Tak znaleźli się w dalekiej Australii. Tam budowali nową rzeczywistość, czasami w trudnych warunkach, jak to drzewo herbigu, które Państwo zobaczycie na kolejnej planszy, gdzie przyszło im kilka lat żyć tylko w cieniu wielkiego eukaliptusa, chronieni jego korzeniami. Ale to były początki farm i tego wszystkiego, co było ich udziałem na nowej ziemi, na której znaleźli się, ale jak się okazuje, ciągle pamiętali, że gdzieś ten Nekla Howland, gdzieś ta rzeczywistość, z której się wywodzą, istnieje. Ale przecież tu nastąpił następny huragan dziejowy, który wywrócił wszystko do góry nogami. Nastał czas, w którym fobie zastąpiły rozsądek, a nacjonalizm i choroba wywróciła wszystko do góry nogami, odebrała kompletnie ludziom rozum. To ten piekielny wiek XX, który porwał wszystkie więzi, wszystkie starannie budowane nici międzyludzkich kontaktów. Wywrócił wszystko do góry nogami. Za nic miał ludzkie wartości i to, co jest wiarą, nadzieją i pracą, zniweczył w sposób tak okrutny. Ci, którzy zostali, byli tego ofiarami. Stali się elementem po stronie barykady, zostali wciągnięci w nić tego, czego ich przodkowie nigdy nie chcieli. Chcieli układać wszystkie relacje tak, jak ludzie zwykle to robią. Wiek XX wszystko zniweczył. Wydawałoby się, że zerwał te wszystkie kontakty, wyrzucając tych ludzi w 1945 roku również poza nawias ich miejsc i ich rzeczywistości, do której byli przyzwyczajeni. Wszyscy ponieśli konsekwencje tego gigantycznego przewrotu. Proszę Państwa, wydawałoby się, że przez te kolejne kilkadziesiąt lat te wszystkie więzi zostały zerwane, że z ludzkiej pamięci holenderskość, holenderskie wioski, te ukształtowane pejzaże przez nich, cmentarze, które zarosły i które zostały zapomniane zupełnie, a jeszcze wcześniej zdemolowane zupełnie. Popadną w totalne zapomnienie i nikomu ta historia nie będzie potrzebna. Ale myślę, że ten czas, który nastał od kilkudziesięciu lat, spowodował to, że wszyscy tej historii nagle potrzebujemy. Jest ona nam potrzebna. W związku z tym pewnie te wszystkie inicjatywy, które możemy zobaczyć na Żuławach, możemy zobaczyć w wielu miejscach nad Wisłą, możemy zobaczyć w Puszczy Noteckiej i na ziemi nowotomyskiej i na ziemi nekielskiej, z tym nekielskim fenomenem włącznie. Możemy zobaczyć, że te nici da się posklejać raz jeszcze. I one dają wszystkim niezwykłą satysfakcję. Tym, których to najbardziej dotyczy, a więc potomków tych, którzy kiedyś byli tu na tych terenach gośćmi, zaproszonymi i mile widzianymi. To jest opowieść o ich przodkach, o ich historii. Ale z drugiej strony pewnie wielu z nas tej historii potrzebuje, bo ona świadczy o tym, iż nie bez przyczyny wybudowaliśmy tu dom w Nekielce, czy letniak, czy też na stałe. Ponieważ ta ziemia ma swoją historię i widocznie coś jest w tym pejzażu tak urokliwym, który spowodował to, że chce spędzać tu nie tylko wakacje, ale w ogóle przenieść się tutaj na stałe. A tym, którzy tu mieszkają, podkreślają to, że są kontynuatorami czegoś, co zdarzyło się naprawdę wiele lat temu i tej historii patronują Państwo Maćkowiakowie. To wszystko nadaje jak gdyby nowy sens. I jest czas, kiedy już nikomu nie dziwi, że te cmentarze są zadbane, są ogrodzone. Mają swoją tablicę, a na kościółku wisi napis pamięci braci Luteran, osadzonych tutaj na prawie holenderskim, tych, którzy tą wioskę założyli. To jest czapka z głów dla tych pokoleń ludzi, których wiara, nadzieja i praca zaowocowała ukształtowaniem niezwykłej przestrzeni. Na Żuławach, wzdłuż wielkich rzek, do Mośnic nad Bugiem włącznie, i wreszcie tu w Nekielce i tych 10 jeszcze wioskach w okolicy.
To jest historia, którą wszyscy potrzebujemy, ale ona potrzebowała również pewnego impulsu. Takim impulsem jest zawsze człowiek. Zawsze ktoś, kto wpada na pomysł, aby tą opowieść zamienić w czyn, aby zaniedbane, opuszczone cmentarze oczyścić, aby schylić się trochę i nagiąć swój własny kark i przy pomocy sekatora czy nożyc wyciąć na tyle tą przestrzeń, aby zobaczyć pomnik i przeczytać nazwisko. Takie postacie są na Żuławach, pan Bolesław Klein i Marek Opic. Takie postacie są w Nowotomyskim, takie postacie są w Pyzdrach, państwo Kowalscy, w wielu miejscach pan chorąży nad Bugiem. Nekielka ma wielkie szczęście. Nekla ma wielkie szczęście, bo ma skarb w postaci Jerzego Osupiuka. Proszę państwa, te postacie, które wymieniłem, a Jerzy jest bohaterem dzisiejszego spotkania, jest dowodem na to, ile potrafi jeden człowiek i jego rodzina. Jeden człowiek i parę osób potrafi zarazić w ten pozytywny sposób, nie grypą, tylko pasją. A wszyscy jesteśmy zarażeni, wszyscy jak państwa tutaj widzę, z moją osobą włącznie, tym pozytywnym bakcylem, tą bakterią fantastycznej rzeczywistości, która jest ludzką pasją, która w tym przypadku opowiada o Lendrach od dawno, wydawałoby się, przebrzmiałej historii, przebrzmiałej, ale której efekty są aż nazbyt tutaj mocno widoczne, bo holenderska historia sprawiła dzisiaj, że 300 osób wsiadło na rower i objechało te wszystkie cmentarze, które przez tyle lat były zapomniane, które porosły trawą i porosły roślinnością, zakrywając jak gdyby tajemnicę tejże rzeczywistości. A dzisiaj wszyscy rowerzyści, wszyscy uczestnicy jeździli od cmentarza do cmentarza. To trochę paradoks tej historii, że tą historię właśnie cmentarze tak bardzo ożywiły, które sprawiły to, że ludzie z dalekiej Australii, nasi goście, przyjeżdżają tu od lat, czyszczą groby swoich przodków, dotykają chat, które były miejscem ich pra dziadków. Ciągle tu wracają, bo to jest ich ziemia, to są ich źródła, to są ich korzenie. W związku z tym mamy niezwykłą rzeczywistość, która potrzebowała takich postaci jak Jerzy i jemu podobni. Tak dużo zależy od nas samych, od naszej wrażliwości, dostrzegania rzeczywistości pełniej. Choćbyśmy za to cierpieli baty, ale ta rzeczywistość widziana przez oczy ludzi wrażliwych jest kolorowa, jest ciekawsza, jest pełniejsza, jest fantastyczna, bo pewnie nikt się nie spodziewał w Nekli, że będzie miała australijskich przyjaciół. Dziękuję państwu bardzo.